Cześć, witam Was ponownie. Tym razem mam dla Was wrap-up z kwietnia i z maja z tego względu, że przez ostatnie pół roku w ogóle dla Was nic nie nagrywałam i nie wiecie kompletnie co czytałam. Pierwsza część pojawiła się w przedostatnim filmie, czyli wrap-up z lutego i marca. No a teraz mamy kwiecień, maj, a czerwiec już sobie zostawimy na koniec czerwca. Tych książek nie ma jakoś bardzo dużo. W ostatnim czasie no, miałam bardzo mało czasu, więc ani nie czytałam, ani nie nagrywałam. No ale mam tutaj 8 książek, więc 4 książki miesięcznie. No mogło być lepiej, wychodzi jedna książka na tydzień, ale w maju przeczytałam naprawdę bardzo mało, nie wiem, z 2 książki, więc przejdźmy już do omawiania. Tylko jednej nie mam w papierze fizycznie, więc zacznę od niej. Jest to Mroczna kołysanka i jest to książka, która jest inspirowana i bardzo podobna do... Jakby nie słyszeć hałasu, to jest mój kot. On zawsze się bawi, kiedy ja nagrywam, więc to będzie to. Jest to książka w klimacie połączona z opowieści podręcznej i jest jeszcze jedna taka książka, chyba Księga bezimiennej akuszerki. Generalnie skupiamy się w okolicach okołociążowych, posiadanie dzieci, rodzenie i generalnie macierzyństwo. I mamy świat, gdzie zajść w ciążę jest bardzo, bardzo ciężko i generalnie od tego się głównie zaczyna, więc to, że kobieta jest w ciąży, jest czymś bardzo wyjątkowym. No i jak już ta kobieta zachodzi w ciążę, w ogromnych trudach, to wychowanie dziecka nie jest bardzo takie rygorystyczne. Mamy taką specjalną policję, w sensie organizację, która jakby sprawdza na bieżąco, jak danym dzieckiem dana matka i ojciec również się zajmują, za każdy najmniejszy błąd, ale taki błąd, którego byśmy normalnie w tym świecie nawet byśmy na to nie zwrócili uwagi, to dostają jakieś tam takie karne punkty, a jak zbiorą ileś tych punktów, czy tam nagan, jakoś tak, to im dziecko zostaje odebrane. No i generalnie, szczerze mówiąc, ta książka nie wywarła na mnie aż tak ogromnego wrażenia, znaczy okej, ona była ciężka i były fragmenty faktycznie takie, no że w naszym XXI wieku nie byłoby na takie zachowanie zgody. Natomiast trochę strzelam sobie w kolano, bo ja generalnie nie lubię za motywem ciąży w książkach. Jak on się tylko pojawia, no to wolałabym, żeby go nie było. Jeśli to jest taki wątek poboczny w historii, okej, ale jeśli to jest ogólnie książka skupiająca się w ogóle na ciąży, to nie są moje klimaty, więc nawet nie wiem, po co ja po tą książkę sięgnęłam. Jakoś tak uznam, że okej, przeczytam, przesłucham właściwie, bo to w audiobooku, więc trochę sama siebie nie rozumiem, czemu tak zrobiłam, ale generalnie jak na taką tematykę, no to książka była dobra, ale dla mnie nie zaskakującego nic, co jakoś mi się super przyjemnie czytało. Okej, i teraz mamy już książkę w papierze, czyli są to Muchomory w cukrze Marty Bijan. I to jest książka, która jakby dzieli ludzi na dwie grupy. Na osoby, które uwielbiają tą historię i na osoby, które są absolutnie przeciwne. Ja raczej należę do tej grupy osób, której się podobała ta książka. Okej, przyznaję, jakby zakończenie całej historii jest naprawdę drastyczne i tylko dla osób o silnych nerwach, więc jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek problemy psychiczne lub czuje, że książka mogłaby na nim wywrzeć jakby złe emocje, w sensie jeśli jesteś osobą, która bardzo jakby twoje zachowanie i twój nastrój bardzo zależy od tego, co oglądasz i co czytasz, to nie jest książka dla ciebie. Natomiast jeśli jest to ci zupełnie obojętne i jakby potrafisz oddzielić swoje życie i nastrój od tego, co czytasz lub oglądasz, no to warto może sięgnąć. Dla mnie to zakończenie naprawdę mi się podobało, było wyjątkowe i w żadnej innej książce się z tym nie spotkałam, a ja bardzo lubię takie psychodeliczne rzeczy, takie wiecie, trochę odklejone, gdzie już tak naprawdę nie wiadomo, co jest rzeczywistością, że ktoś wpadł w jakiś taki trans i nie wiadomo, nie skacz na lampę, myszo. No właśnie, więc mi się to podobała ta końcówka, jakby jeśli ktoś chce...
się dowiedzieć, o co chodziło, no to jest bardzo dużo takich informacji w internecie. Ja nie będę wam udzielać, nie będę wam spoilerować. Natomiast generalnie w wielkim skrócie mamy tutaj grupę przyjaciół, która akurat kończy liceum, tam są po maturze, no i postanawiają wyjechać gdzieś, gdziekolwiek, nie wiem, na 3 miesiące, czy tam na jakiś czas, na całe wakacje właśnie, żeby po prostu spędzić ostatni raz ze sobą czas, no bo wszyscy się rozejdą na studia. No i właśnie mają opcję, żeby pojechać do takiego domku, nie wiem, czy to w górach było, czy tam gdzieś, ale no do jakiegoś domku w lesie. Ten domek należy do chyba przyszywanego brata jednego z tych członków ekipy. No i tam się udają. No i przy okazji jest tam Adam, czyli właśnie ten brat, który w tym domku mieszka już od bardzo, bardzo dawna, no od kilku lat chyba, i on w ogóle tamtego miejsca nie opuszcza, więc to jest dla nich wszystko zagadką. No, uważam, że to było świetne, było bardzo klimatyczne na miejscu i właśnie taki był taki dreszczyk, wiecie, że się zastanawialiśmy, co się wydarzy dalej. Więc dla mnie naprawdę dobra pozycja. Następnie mam thriller, czyli paryski apartament Lucy Foley, i powiem wam, że naprawdę mi się podobała. Ja co prawda nie słyszałam za dużo o tej książce, a że no gdzieś tam mi mignęła, gdzieś tam miałam okazję ją kupić w jakiejś niższej cenie, no to uznałam, że się skuszę, no bo okładka jest taka, wiecie, nie wiem jak to nazwać, taka wibrująca, nie wiem, jakby bardzo mi się podoba połączenie tego różowego z takim ciemnym zielonym i jakoś tak mnie przyciągnęło po prostu do siebie. I przyznam szczerze, że naprawdę pozytywnie się zaskoczyłam. Mamy tutaj rodzeństwo, które zostało rozdzielone w młodości, trafiło do różnych domów tam dziecka, czy tam do innych rodzin zastępczych. No i syn wychowywał, znaczy brat wychowywał się no w dobrej rodzinie, całkiem bogatej, niczego mu nie brakowało, mógł sobie pozwolić na studia. No i mamy siostrę, która raczej trafiała do złych rodzin, gdzie musiała sobie bardzo sama radzić. No i w pewnym momencie znalazła się już w takiej sytuacji, że już nie mogła sobie za bardzo pozwolić na utrzymanie, straciła pracę, znaczy bardziej odeszła z tej pracy przez różne wydarzenia. No i postanowiła pojechać właśnie do Paryża, do swojego brata, a ten brat mieszka w całkiem dużym apartamentowcu. No i dobrze mu się wiedzie, no ale jak już do niego przejeżdża, to się okazuje, że go nie ma, że gdzieś zniknął, wyjechał, nie wiadomo, co się z nim dzieje. No i ona postanawia po prostu odkryć, co się z nim stało, bo ani nie odbiera telefonów, ani po prostu zero śladu po nim. Bardzo mi się podobał taki mroczny klimat, bo mamy do czynienia z jakby takimi typowo paryskimi mafiozami, to jest bardzo fajne, z takim dużym koncernem. Tutaj mamy do czynienia z takimi bardzo bogatymi ludźmi, którym wszystko uchodzi na sucho. Takie typowe jakieś kluby, czy takie puby paryskie, to też było super. Generalnie bardzo było czuć ten cały klimat. I również ta książka otrzymała w takim napięciu, że to nie było tak, że sobie czytamy po kolei, jakie są wydarzenia, tylko faktycznie tutaj było czuć ten taki mroczny klimat, a w sumie o to głównie chodzi w takich książkach, żeby właśnie czuć ten taki, jakby wiecie, dreszczyk i napięcie, więc mogę wam naprawdę serdecznie polecić ten thriller. Kolejną książką byli Wybrańcy Christine Cashore, i to jest taka fantastyka, bym powiedziała, młodzieżowa, może nawet new adult, czy young, nie, young adult to jest młodomłodzieżowa. No taka, w sumie bym powiedziała, że to jest młodzieżowe, bo to za bardzo nie ma aż tak dużo przelewu krwi i nie ma za dużo takiego romansu, plus 18, więc bym powiedziała, że to jest takie młodzieżowe. Na pewno myślę, że tak 13-14 plus na pewno można sięgać po tę książkę. Jest to pierwszy tom chyba z 7, bo to jest seria 7 królestw, więc mi się wydaje, że będzie 7 części. W każdym razie mam tutaj świat, gdzie są wybrańcy i zwykli ludzie. Wybrańcy to są osoby obdarzonymi jakimiś takimi specjalnymi umiejętnościami, i to w zależności od osoby każdy ma inną, a naszą główna bohaterka ma moc zabijania, natomiast to się potem okaże, czy na pewno. No i ona pracuje na królewskim dworze, jest chyba w ogóle stryjenką swojego wuja, który jest królem, chyba jakoś tak, nie pamiętam, to nie jest zbyt istotne. W każdym razie jest kimś bardzo ważnym i ona pracuje na tym dworze jako właśnie płatny zabójca, ale nawet nie zabójca, bo ludzie się takiej boją, że wystarczy, że ona po prostu pojedzie kogoś przesłuchać i bez dotykania tej osoby, bez karania jej, już wszyscy po prostu mówią prawdę, bo się po prostu zwyczajnie jej boją. No, a ona jeszcze prowadzi dodatkowo tajne stowarzyszenie, radę, która działa jakby
może nie przeciw królowi, ale bez wiedzy króla. No i oni załatwiają tam jakieś swoje sprawy. No i pierwszą misją właśnie, którą w tej książce widzimy, jest właśnie to, że nasza Katsa jedzie uratować jakiegoś tam króla, jakiegoś takiego mniejszego państewka, które za dużo bardzo nie znaczy, ale właśnie trzeba go odbić. No i dalej już się dzieje bardzo dużo. Mamy tutaj generalnie dużo motywu podróży, właśnie takich zadań, zdobywania nowych informacji. I to było super, bo to było tak przeprowadzone genialnie, jakby ta ostateczna, chyba przedostatnia podróż, przechodzenie przez góry, co to w ogóle było, to było tak świetne, mi się to tak podobało, no to była niesamowita rozrywka tutaj po prostu, jakby to była czysta rozrywka, to się czytało przesympatycznie, ja na sam koniec nawet się wzruszyłam po prostu na tej książce, to po prostu była uczta, po prostu to się tak przyjemnie i cudownie czytało. To nie jest fantastyka bardzo rozwinięta, bo tak naprawdę poza tym, że mamy tych wybrańców, to tak naprawdę tutaj nie ma za dużo jakichś takich fantastycznych rzeczy, nie ma żadnych jakichś zasad strasznych, czy jakichś bogów, niebogów. Jest to bardzo po prostu przyjemne i uważam, to jest idealna fantastyka, żeby dopiero wejść w ten świat i dopiero zacząć z fantastyką. No i tak jak mówię, to po prostu było przyjemne i niesamowite, mimo że to nie chodziło o to, że to było przyjemne na zasadzie, że nic się strasznego nie działo i nic nie groziło głównym bohaterom. Nie, tutaj były takie momenty, że się baliśmy, ale mimo wszystko to było po prostu przyjemność. To jest, nie wiem ile razy jeszcze to powtórzę, ale jeśli macie możliwość sięgnąć po wybrańców, po ten cykl Siedmiu Królestw, to naprawdę warto. Ja już mam Iskrę, czyli drugi tom u siebie, także niedługo będę czytać i naprawdę, naprawdę gorąco polecam. No i mamy kolejny thriller, czyli Nim skończy się noc Bartosza Szczygielskiego. I jest to po prostu thriller taki w porządku. Nie zapadł mi jakoś bardziej w pamięć. Wydaje mi się, że już w tym momencie nie pamiętam wielu szczegółów, ale wiem, że podczas czytania całkiem mi się podobało. Ja jeszcze chyba nie dorosłam do tego, żeby z przyjemnością mi się czytało o polskim podwórku, że tak powiem. W sensie, że polscy bohaterowie z polskimi imionami w polskich miejscach nadal mi się gdzieś to tam gryzie i tak dosyć nieprzyjemnie, nieprzyjemnie. No generalnie mam takie zgrzyty w głowie, jak nie wiem, czytam jakieś imię typu Barbara albo Tomasz, ale myślę, że jeszcze to kiedyś do mnie przyjdzie, żeby to lepiej akceptować i tolerować, ale ogólnie jeśli chodzi o fabułę, mamy tutaj kilka małżeństw, które przez różne powody wybierają się do takiego ośrodku w górach. Ośrodek to jest po prostu taki ogromny teren, gdzie znajdują się takie domki letniskowe. I po prostu ich odcina, spada pełno śniegu, chyba tam, nie wiem czy tam jest zasięg, już teraz nie wiem czy coś mi się nie myli, ale generalnie zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Pierwszej nocy ginie osoba, ktoś znajduje martwe ciało, no i próbują dojść do tego, kto mógł to zrobić. I szczerze, naprawdę, teraz jak sobie myślę, naprawdę sporo nie pamiętam. Wiem, że wydaje, jakby z tego co kojarzę, to ja już na samym początku wiedziałam, kto za tym stoi i co tu tak naprawdę się dzieje, bo to było całkiem proste do przewidzenia. Więc czy aż tak bardzo polecam, żeby lecieć do sklepu, kupować i czytać? Nie do końca. Jak macie możliwość, nie wiem, na przykład przesłuchać, albo wypożyczyć z biblioteki, albo nie wiem, gdzieś na Legimi może to jest, nie wiem czy jest, ale może gdzieś znaleźć, to fajnie, jeśli nie macie już czytać żadnych thrillerów. Ale to nie było nic takiego super wyjątkowego. Nie wiem, czy Was zaskoczę następną książką, natomiast ja sama siebie zaskoczyłam, że jeszcze raz to przeczytałam. Jest to Wznowienie szeptem Becky Fitzpatrick. To jest książka, którą ja czytałam, jak miałam jakieś 14 lat, 13, na pewno to było w okolicach gimnazjum i ja pamiętam, że ja się zachwycałam. Zachwycałam się, mi się to tak podobało, czytałam wszystkie części, które na tamten moment wyszły. A tu widzę, że poradnia K wznowiło tą książkę, więc uznałam, kurde, może mi się znowu spodoba. Aż tak za dużo nie pamiętałam, pamiętam tylko, że mi się podoba. I to był mój błąd, bo ta książka zestarzała się naprawdę źle. Ona bardzo źle się zestarzała. Widać po tym, po tej książce, ten mój jakby, może nie progres, to, że po prostu dorosłam, bo już w tym momencie, jak ja widziałam te teksty i widziałam, co tam się dzieje, to już naprawdę w pewnym momencie miałam załamanie, że ja się tym mogłam zachwycać.
poziom tej książki i języka jest naprawdę zły. To jest taka typowa książka, którą może napisać 13-latka na Wattpadzie. To jest właśnie takie coś, że nie ma tu głębszego sensu, nie ma głębszego przekazu. Język jest bardzo prosty. Główna bohaterka jest niesamowicie naiwna, jakby naiwna strasznie. Każde zdanie jest napisane tak, żeby było odbierane dwuznacznie. Mamy tutaj lekcję biologii przede wszystkim, gdzie nawet nauczyciel rzuca teksty dwuznaczne i nie, oni na biologii nie uczą się o jakichś zwierzętach, o roślinach. Oni postanawiają skupiać się przez cały semestr tylko i wyłącznie na rozmnażaniu i na właśnie w sposób, w jaki powstają dzieci i mają zajęcia na tej biologii, które w ogóle nie przypominają żadnej biologii, tylko oni w pracach pracują, aby poznać lepiej drugą osobę, żeby się poznać nawzajem. Nie miało to kompletnie dla mnie sensu. Tak jak mówię, to było tak typowo napisane nierealistycznie, tylko po to, żeby właśnie nastolatki się jarały, o mój Boże, co to się w ogóle dzieje, o czym oni rozmawiają. Poza tym, jak się po okładce domyślacie, jest to taka fantastyka, mamy tutaj do czynienia z aniołami i z innymi takimi rzeczami. I główna bohaterka przez całe życie nie miała z tym nic do czynienia, a ona dosłownie po jednym razie już w to wierzy, ona już nie podaje niczemu wątpliwości. Jeśli wydaje mi się, jakby ona widzi różne dziwne rzeczy i ona nie zakłada tego, że coś w głowie jej się dzieje, ona od razu zakłada, że właśnie jakieś magiczne rzeczy się dzieją. Jakby totalnie nie wiadomo, skąd ona sobie to wymyśla, czyli no, po prostu to jest niesamowicie naiwne. Czy bawiłam się przy tym dobrze? No tak pół na pół. Na samym początku średnio, bo miałam straszne zderzenie z tym językiem i poziomem tej książki, bo nie oszukujmy się, jest niski, jest bardzo niski, a zapamiętałam go trochę inaczej. Więc na początku było mi z tym ciężko, ale potem jak już się przyzwyczaiłam do tego, że niestety taki poziom będzie i trochę odpuściłam, to już całkiem dobrze mi się to czytało. Podobała mi się generalnie scena w sali gimnastycznej i generalnie właśnie ta scena sali gimnastycznej to jest chyba jedyna rzecz, którą zapamiętałam właśnie z tego razu, jak czytałam ten, nie wiem, z 10 lat temu. Więc to było ok. I czy sięgnę po drugi tom? Możliwe, w sensie na pewno nie na ten moment, bo mam postanowienie, że na ten moment nie kupuję książek, tylko czytam te, które aktualnie mam. Natomiast gdyby trafiła mi w ręce, albo może gdyby poradnika chciała mi taką książkę wysłać, to bardzo chętnie przeczytam, bo teraz już mam zupełnie inne nastawienie, więc może to też chodziło po prostu o mnie, że źle się nastawiłam, ale wiecie, w głowie miałam to, że to było świetne i rewelacyjne, a się okazało, że to jest taka typowa, nastolatkowa książka do jarania się głównym bohaterem. Uwaga, mamy kolejny thriller, ale jaki? Tylko ona została Rayleigha Sagera. Jakby Rayleigha Sagera zna każdy i są osoby, które go kochają i są, które nienawidzą. Ja należę raczej do tej pierwszej grupy znowu, czyli którym się to po prostu podoba. Tylko że z Sagerem jest tak, że to jest ruletka, na jaką książkę się trafi. Jedne są świetne, drugie są są przeciętne, jakby można przeczytać, a inne są po prostu nie do przejścia. I akurat słuchajcie, ta książka, czyli jego najnowsza książka, którą napisał, ale nie najnowsza, która pojawiła się w Polsce, bo najnowsza książka, która pojawiła się w Polsce, to jest Jedyne ocalałe, ale to jest jego debiut, więc to jest najnowsza książka, którą on napisał. I jest jedna z lepszych. Wydaje mi się, że to jest moja ulubiona albo przedulubiona jego książka, bo okej, mamy tutaj Sagerowskie zakończenie, czyli odklejone i takie, które by się mogły nie wydarzyć w prawdziwym życiu, ale jak dla mnie miało całkiem sporo sensu, bo bardzo często u niego to jest tak odklejone, tak wynaturzone, że w ogóle myślę, że przez te właśnie zakończenia ludzie Sagera nie lubią, ale tutaj, mimo że to było naprawdę odklejone, to naprawdę było ciekawe i właśnie na takie zakończenie liczyłam. Właśnie takiego oczekiwałam i bardzo, ale to bardzo mi się to podobało. Jeśli chodzi o fabułę, mamy tutaj dziewczynę, która pracuje jako pomoc medyczna. W sensie ona nie jest stricte pielęgniarką ani nikim, ale ona po prostu zajmuje się ludźmi, powiedzmy, starszymi, które po prostu potrzebują opieki, niepełnosprawnymi. Ale przez to, że w jej życiu wydarzył się incydent w pracy, czyli jej podopieczna zmarła przez jej niedopatrzenie, to ciężko jej było znaleźć dalej pracę. Natomiast pojawiła się oferta pracy przy
uwaga, pilnowaniu i opiekowaniu się niepełnosprawną kobietą, która mówi się, że ileś tam lat wcześniej zamordowała całą swoją rodzinę. No ale że to jest kobieta niedołężna, nie może mówić, nie może się ruszać, ledwo tam palcem coś tam potrafi, wiecie, pomachać, no to po prostu potrzebuje opieki. No i ona oczywiście, mimo że nie podoba jej się to do końca i się trochę obawia, bo no jedni mówią, że jest niewinna, drudzy, że winna, ale ona też nie potrafi się za bardzo bronić, no bo jest niepełnosprawna, no to po prostu postanawia u niej pracować, bo zresztą ma takie przeświadczenie, że skoro ta kobieta jest niepełnosprawna, to jak może jej zrobić krzywdę? Już tak naprawdę się teraz już nic nie może wydarzyć. No i to jest w sumie tyle, co musicie wiedzieć na sam początek i ja naprawdę gorąco polecam. Jeśli ta książka już Wam się nie spodoba, no to już Sager nie jest dla Was. Ale uważam, że naprawdę warto spróbować i mam nadzieję, że się nie zawiedziecie. Bo ja naprawdę płynęłam przez tą książkę, mi się tak dobrze to czytało, ta historia mi się tak podobała, tam było tyle pytań i niewiadomych, że świetne. I naprawdę rozwiązanie naprawdę bardzo mi się podobało, mimo że mówię, ostrzegam, ono jest odklejone, ale tego właśnie oczekiwałam. Mamy kolejny thriller, tylko tym razem znowu polski, czyli Samotnia Anny Kańczak. W ogóle ta okładka też niesamowicie przyciągająca jest. Mam wrażenie, że jak na okładce jest właśnie taki mocny róż, to ona jest właśnie taka bardzo przyciągająca, ta książka. Jakby nie wiem dlaczego, ale ja tak przynajmniej mam. Anna Kańczak to jest autorka, którą bardzo lubię. Czytałam całą jej trylogię Tajemnicy Nawiedzonego Lasu? Czy Nawiedzonego Kręgu? Nie, pierwsza część Tajemnicy Diabelskiego Kręgu, natomiast to były takie horrory bardziej młodzieżowe. A to jest już taki thriller, taki... Myślę, że pisany z przeznaczeniem dla osób starszych, nie dlatego, że tu się dzieją jakieś straszne rzeczy, ale tutaj już w ogóle bohaterami są 40-latkowie po 40, więc to też już zupełnie inny odbiór i wydaje mi się, że młodsze osoby mogłaby ta książka po prostu nie interesować. A jeśli chodzi o fabułę, mamy tutaj mężczyznę, który miał wypadek jakiś tam samochodowy, czy jakiś tam już nie do końca pamiętam, no i w wyniku tego wypadku stracił wzrok. No i on musi na nowo się nauczyć żyć, jak funkcjonować w swoim własnym domu, po prostu rzeczywistość dla niego stała się straszna. Natomiast dzieje się jeszcze jedna niepokojąca rzecz, bo wydaje mu się, że jego żona tak naprawdę nie jest jego żoną, ale nie może tego sprawdzić, no bo jej nie widzi, natomiast wydaje się jakaś taka inna, inaczej się zachowuje troszeczkę, inne ma odpowiedzi, mimo że głos jest całkiem podobny, to nie może do tego dojść, a nikt z rodziny nie jest w stanie mu potwierdzić, że to jest jego żona, bo nikt jego żony wcześniej nie widział. On bardzo szybko wziął ślub bez obecności rodziny, ledwo co wrócił do Polski właśnie ze swoją żoną z Włoch i nikt jeszcze nie zdążył jej poznać przed jego wypadkiem, więc nikt nie jest mu w stanie właśnie potwierdzić, czy to jest na pewno ona. No i to jest główny zarys, który musicie wiedzieć. Generalnie rozwiązanie zagadki mi się podobało, natomiast mam wrażenie, że to jest taki typowy polski thriller. Jakby ciężko mi to opisać, ale mam wrażenie, że jakby bardzo czuć, kiedy książka jest napisana przez polskiego autora. Ciężko mi to jakoś wytłumaczyć, ale kurde, no ma to coś w sobie. Jakby mam wrażenie, że zagraniczne powieści, właśnie thrillery, mają inną głębię niż polskie. Nie wiem, kompletnie nie wiem, jak to Wam opisać, ale nie wiem, jak kiedyś do tego dojdę, czym to się tak naprawdę różni, to Wam powiem, ale jeśli znacie to uczucie, że właśnie widać, że to jest polski thriller, to to jest właśnie to. Ale więcej niestety nie mogę Wam powiedzieć. To była w porządku książka, szczerze za dużo już nie pamiętam, co tam się działo, więc no tak wiadomo, średnio. Ona po prostu była przeciętna. No i ostatnia książka, The Inheritance Games, drugi tom, czyli nie wiem, czy to się nazywa Dzieci Słucha Wtornów, czy to ogólnie się tak nazywa, jakby nie wiem, jak się te części po kolei nazywają. I szczerze mówiąc, ja bym tej części nie czytała, gdyby nie to, że po prostu miałam ją już kupioną od bardzo dawna. Ja tutaj mam taki love-hate relationship, bo z jednej strony czyta się to szybko, jest to taka stuprocentowa rozrywka, bez głębszego dna i rozdziały są bardzo krótkie i powiedzmy, że całkiem sporo się to dzieje, ale są takie momenty, że mnie strasznie męczą. Generalnie nie przypadam za tymi bohaterami, są
sztucznie wykreowani, ci bracia mnie irytują i ta dziewczyna, główna bohaterka, mnie bardzo irytuje. Jest dziwny trójkąt miłosny, bardzo dziwny. I nie wiem, ja... Ta książka jest dla mnie po prostu taka zupełnie obojętna, jakby nie jest niczym dla mnie szczególnym. Nie czuję tego czegoś jakby do niej. Przeczytam trzeci tom, tylko i wyłącznie dlatego, że go mam. Ale te zagadki, no nie wiem, dla mnie były takie, że one miały wydawać się takie, wiecie, zawiłe i że nie wiadomo, co tam się dzieje, ale były już takie nijakie, powtarzały się i trochę miałam wrażenie, że to jest klimat escape roomu. Że wiecie, coś na ultrafiolet, coś tam schowane, coś, jakiś klucz trzeba znaleźć. Szczerze, dla mnie nic odkrywczego i nawet za dużo, nawet mi się nie chce mówić o tej książce, bo szczerze mówiąc, nie wiem już co. Nie myślę o niej na co dzień, w ogóle po przeczytaniu o niej nie myślałam. I don't know. I wiecie co? Jak teraz patrzę na dobór moich książek, to faktycznie to nie było za dużo powalających książek i może przez to czytałam ich tak mało, bo nie były jakieś takie bardzo angażujące i nie czułam tego, że bardzo chcę czytać książki. No dobra, i to były wszystkie książki, które przeczytałam w kwietniu i maju tego roku. Wiem, że nie było ich za dużo, ale obiecuję poprawę. No i już nie przedłużajmy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.